Witajcie moje bobasy! Bobasy. Tragedia z tym moim nowym nazewnictwem jest. Kolejna paczka przybyła i musimy to obadać, gdyż na tą grę długo czekałem, aż bardzo długo. I muszę się zdziwić, ale to jest jeden z najrzadszych tytułów na PlayStation 1. Zdobyłem tą grę po prostu farciarzem, tak niską cenę załapałem na Allegro, że to po prostu no nic, tylko brać i grać, nie? Na eBayu można by było tą grę znaleźć spokojnie za 60 zł, a że oczywiście ja nie mam takich funduszy przesadnie wielkich, staram się zbierać gry jak najmniejszym kosztem pieniężnym. Teraz mi się będzie odklejało, zaklejało, odklejało, zaklejało. Masakra. Szczerze mówiąc, nie lubię takich paczek, które są tak oklejone i potem trzeba się dobierać do gry. Jak po nową konsolę. Głównie. Cholera, ale szczelnie. Dobra tektura. Takie powinny być pudełka do nowych konsol. A nie takie cienkie, papierkowate. Są w niej prawie z chusteczki zrobione. O, coś już tam widzę. Na otwieranie paczki 5 minut. Pamiętacie, jak robiłem unboxing z Nintendo 64? Tam się pieprzyłem 3 minuty, a tu już może być trochę dłużej. Co prawda to zaważyło na moich ocenach filmu, ale mam to gdzieś. Po prostu unboxing to unboxing. Trzeba się pieprzyć z otwieraniem. Mam tutaj... Oh. Niewiele wam to mówi, ale mi już mówi. Żeby nie dresować. No właśnie. Jak to się to powinno wykonać? Dziura! I jest już pierwsza dziura. Proszę bardzo. Oto jest przed nami dosyć rzadki tytuł na PlayStation 1. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki tytuł. Z uszczerbkami niestety. Na zdrowiu. Ale nie jest źle, ponieważ jest gra chociażby. Jest to Olympic Games. Summer Olympic Games w Atlancie 1996 na wersję PSX. Chciałbym raczej zdobyć wersję na Mega Drive'a, bo ja ją lubię dosyć. Ale ta wersja też nie jest zła. A tu co pisze? Jason's Game. Patrzcie, tutaj jest pod światło. Nie wiem czy zobaczycie. Jakiś Jason się tutaj nam wbił. No widzicie? Patrzcie. Gdzie to pisze? Nie wiem, czy będziecie widzieli to pod światło. Może widzicie? Tam pisze game, a tam pisze Jasons. Kto to jest Jasons? No cóż. Trudno. Więc tak, jest to rzadki tytuł. Niestety bez instrukcji będzie. Tak to wygląda. I muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony bardzo mile. Płyta troszeczkę porysowana, ale to są takie tam niteczki wokół płyty bez instrukcji. No szkoda, ale damy radę. Jedna karta pamięci, aż 8 graczy może zagrać. We dwójkę też można. Mam nadzieję, że wersja na PlayStation będzie dobra. Natomiast ja bym bardziej chciał wersję na Mega Drive, bo ja lubię tą wersję, szczególnie dlatego, że tam jest w ogóle o tyle ciekawa sytuacja, że tam gra jest jeszcze rzadsza. I w ogóle port na Mega Drive jest jeszcze rzadszy. I co? No i po prostu zdobycie go to jest po prostu sukces.
tak? Ale ja się i tak cieszę, bo tytuł jest naprawdę w przyzwoitym stanie. Nie jest jakoś pobrudzony specjalnie. Jest popękany oczywiście, ale to nie będzie mi szkodziło, bo ja mam i tak jedną grę, która jest dosyć popękana. Albo i nie. Chyba mam, ale nie wiem. I mówię, to będzie fajne. Więc chcecie zobaczyć szybko gameplay z tej gry? Niestety nie mam miejsca na karcie pamięci, więc niestety będziemy musieli pograć bez. Nie wiem, zobaczymy 100 metrów. Zobaczymy, jak mi pójdzie w tym i... Trzymajcie mi kciuki. Będę starał się dobrze grać. Odpowiem na pytanie takich osób, które chciałyby bardziej zobaczyć unboxing i zagranie otrzymanych przeze mnie tytułu przez Easy Cupa. Wyjątkowo jeszcze przez jakiś określony czas będę pokazywał właśnie tak filmy, dlatego że podłączanie wszystkiego tak naprawdę pod komputer. Nie musiał PS2 już solidnie podłączyć pod komputer, bo no... Niedługo Let's Play będzie taki nieźle aktywowany na Crasha. Z Crasha i... Ale jednak po części jakość tego filmu Zikapa nie jest taki aż zajebisty. Dlatego ja będę szukał nowych rozwiązań, nagrywajkę jakoś taką w miarę dobrze odbierającą sygnał audio-wideo. W dobrej jakości przynajmniej. Tam może Full HD nie, ale tak, żeby było w miarę rozsądnie. 720 może być. A no niestety tutaj byłby już mały problem, bo nie wiem, czy takie rozwiązanie musiałby spowodować zmianę kompa tak solidnie. Więc tak, mamy tutaj Atlanty 96, odpalamy ją. Zobaczymy po pierwsze, jak sobie radzi płyta. O kurde. Jak sobie radzi? Oczywiście gra została zrobiona przez US Gold. Tych samych, co zrobili, co nadzorowali port nad Mega... Którzy zrobili port także Mega Drive'a i SNES'a i Game Boy'a, także pierwszego. Jest ta gra na pierwszego Game Boy'a. Więc jest kawałek historii. Już. I... Oni niedługo po tym zbankrutowali, bo inna firma zajmowała się już igrzyskami corocznymi, co jakiś czas, nie? I niestety już inne firmy robią takie igrzyska. US Gold Sports, to już zmienia wszystko. Dobra, Authentic Olympic Games Collection developed by Silicon Dreams. A, to Silicon robił. 95? Mi pisze 96. Nie, może robili w środku 96 roku. A tutaj co? A, no tak, Strażna Grecja, no przecież odtąd się wzięło, nie? Jak w każdych igrzyskach wtedy pokazywano właśnie taki krótki taką krótką historię igrzysk olimpijskich, gdzie i kiedy były. Powiem szczerze i to tak zawsze wygląda. Ale o tyle ta odsłona jest wyjątkowa, bo ona została właśnie zrobiona z okazji setnych. Ogólnie te igrzyska są już 100 lat, tak? Ale dopiero była to 25 chyba. Nie, chyba mniej, 24 ceremonia chyba. Już nie wiem. Albo 23, bo w jednym... W 1916 i w 1940 nie... Nie, jeszcze mniej. Bo tak, nie było igrzysk w 1916. W 1940 i 1944 przecież, bo była druga wojna. I pierwsza wcześniej, więc... Ojej, ale animacje. Ale ja takich animacji nie chcę widzieć w grze, bo to jest tragedia. Taka trochę plastusiowata. Jest Polska? Jest, w środku była! Dobrze, tak ma być. Nasza ekipa. Heh.
No i co na tym medalu? Wow. Długie to intro. A to co to? To już menu jest? A, wybór języka, no proszę. Ciekawe. A to tak wygląda, dobra, English. Nawet ciekawe to się przedstawiało. Zobaczmy jakie są opcje. Niestety moi kochani, ja nie będę miał szansy zapisać. Select memory card, no. No i co jest? Aha, reading. Dopiero teraz czyta. No nie mam wolnego miejsca, patrzcie na to, wszystko zajęte jest. Jakieś menu takie dziwne jest. Czym się tu wraca? Aha, tym się cofa. No dobra, kukiem się cofa. No dobra, to nie jest istotne, bo... Player? Co to jest? Country, ja chcę... Polskę. Jest, Polska. Pokażcie, jakie są ustawienia. Dobra, to mi tak nic nie dało. Imię. Dobra, one up. Może być. A, control jeszcze. A i O? Nie wiem, o co chodzi. Musiałbym mieć w ogóle instrukcję. Nie wiem, zróbmy practice. 100 metrów. Tylko 100 metrów, bo chcesz tutaj zobaczyć, jak gra wygląda w akcji. Przed nami 100 metrów. Oj, ale tu się ekran pieprzy. Pewnie przez cały czas. Ale wytrzymacie na pewno. Nie narzekać mi tu. Aha, czyli jestem zaznaczony strzałką. Fajnie. Dobra, ciśniemy. Nie wiem, jakie przyciski tutaj są, ale... Czy co możecie sobie darować? Ojeju. No tak, no to pierwsze PlayStation, to ja nie dziwię się, dlaczego taka grafika jest. To było jeszcze wydane wtedy, kiedy... Dawaj, kurde! Ale spieprzyłem! Murzyn, który jest Rosjaninem? Nie, z Wielkiej Brytanii. Ale zwała. Ja pewnie ostatni jestem, no bo jak inaczej ma być? No wiadomo. Może tak restart? O, fajnie, restart będzie. No będzie grubo. Chyba kwadratem i x-em się napieprza. Żeby było efektownie, więc jeszcze raz to zrobimy. No, jedziemy. Dawaj, kurna! Kurna, byłem jakiś na którymś miejscu, jej! No nie dziwię się, może zawsze będzie szybko biegał. No. Dobra, na którym miejscu byłem? Wszyscy zmęczeni. Yeah, który byłem? O, piąty, fajnie. A to practice, to ja mogę to sobie już odpuścić. Continue, exit. Pewnie. Dobra, więc to jest Atlanta 96 na PlayStation 1. Mam nadzieję, że wam się ten unboxing będzie podobał. O!
Napodrapałem się w Nohala. I okej, okay, więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym unboxingu i w kolejnych takich filmikach. Jeszcze jedna mała informacja, ponieważ muszę wam coś powiedzieć bardzo szczerego, ale mimo że dzisiaj nagram jeszcze Sonika Blasta, drugi odcinek, to po tym odcinku ja będę musiał sobie zrobić solidną przerwę. Może to nie będzie aż tak solidna przerwa, nie wiem, miesiąc, dwa od was. Tylko takie 3 dni wolnego czasu od YouTube'a, żeby się odczepić trochę od kompa. No od gier nie, no bo niestety lubię grać. To ja zrobię sobie 3 dni wolnego od YouTube'a. Konferencje jakieś będą, ale nie wiem, czy będzie kontynuowany projekt właśnie mojej gry, bo zastanawiam się nad tym, czy to ma w ogóle sens. Bo z jednej strony myślę, że to jednak sobie odpuścić, bo to jest taki projekt trochę taki z dupy i no nie wiem, jak on by wyglądał w formie takiej już dosyć grywalnej, bo dopiero co nawet poziomów jeszcze nie ma dokładnie zaprojektowanych, a już myślimy o grze, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie bym musiał się porządnie zastanowić, ale ja myślę, że pomysł ten zostanie skasowany po prostu i w jakimś sensie to po prostu będzie historia, tak? To już będzie niestety to i tego. Ale jak zrobiłem filmik z drugiej strony o tym, o tej grze, to wypadałoby już zrobić tą grę, bo potem zrobić oszukańcze, że a czemu nie ma nic nowego o grze, już przestaliście robić, nie? I tak dalej. Byłyby takie właśnie komentarze. Więc nie wiem, ja bym musiał poważnie przemyśleć to, bo no, robienie gry nie jest łatwym zadaniem. A tym bardziej no nie jest takie wygodne, tak? To męczenie się z tym parę miesięcy, lat nawet i różne się rzeczy dzieją. 3 dni wolnego sobie zrobię, dopiero w piątek mnie zobaczycie z jakimś filmikiem. Tak więc ja się będę z wami żegnał. I w piątek, mam nadzieję, zrobię update do moich wszystkich gier, które mam na konsolę. Z inicjatywy aktywnego gracza będę chciał zrobić taki filmik i pokazać po prostu, jak to wygląda u mnie. I oczywiście tą grę będziemy musieli dodać do półeczki. Tak w ogóle muszę po prostu sobie odzoomować. To jest ta gra. Tak się prezentuje od tyłu. Dosyć ciekawie. To są przeróżniaste dyscypliny. Trzeba po prostu odblokowywać i tyle. Dobra. Dreamcast, przepraszam cię. O, i już wygląda fajnie. W ogóle to ja to pokażę mniej więcej, jak to wygląda u mnie. No, grubo. Tam jeszcze są gry pod Ridge Racerem i Wipeoutem, ale to już zrobi się filmik w piątek, to wtedy będzie ok. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach.